Dzień dobry, Rafał Patyra. Jutro na niebie sporo chmur, popada z nich śnieg, a na zachodzie kraju także deszcz ze śniegiem. Na wschodzie poranek będzie mglisty, tam też będzie najzimniej, minus 3 stopnie. Do pogody za chwilę wrócimy, a teraz zaczynamy TeleExpress w środę, 27 stycznia. Walka z koronawirusem przyspiesza. Liczba zaszczepionych w Polsce zbliża się do miliona. Zima nie odpuszcza. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na północy i północnym wschodzie Polski. Kamil Durczok przed sądem, znany dziennikarz, przejechał pół Polski po pijanemu, grozi mu więzienie. Niecodzienne widoki z Arizony. Śnieg w tym pustynnym stanie to rzadkość, ale jak widać, słonie właśnie na niego czekały. W Polsce już zaszczepiono przeciwko koronawirusowi ponad 900 tysięcy osób. Możliwości naszej służby zdrowia są znacznie większe, ale koncern Pfizer-BioNTech ograniczył dostawy do państw Unii Europejskiej. Dlatego każda szczepionka jest na wagę złota. Polska zbliża się do miliona zaszczepionych. Akcja ma przyspieszyć rozpoczęcie współpracy Pfizera z koncernem Sanofi. Wspólnie szybciej będą produkowali szczepionki, których dostawy w całej Unii są w tym momencie ograniczone. Nasz kraj zamówił 85 milionów dawek szczepionki. Kupujemy to, co jest z punktu widzenia naszego atrakcyjne, optymalne ze względu na przeprowadzenie szczepień. Minister zapowiedział kontrolę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zaszczepiono także nieuprawnione osoby. Wśród nich posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Giżyńskiego. Prezes Jarosław Kaczyński od razu zawiesił go w prawach członka partii. Zasady obowiązują wszystkich, podkreślają politycy PiS. Pod koniec grudnia w warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepiono blisko 200 znanych osób. Niektórzy celebryci twierdzili, że brali udział w akcji promocji szczepień. Kontrola tego nie potwierdziła. IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, głównie na północy i północnym wschodzie Polski. Według synoptyków pogoda będzie teraz w kratkę. Najpierw odwilż, później śnieg, a na końcu znowu ściśnie mróz. Zima nie odpuszcza. Front z intensywnymi opadami śniegu przesunął się na północny wschód kraju. Jedni się cieszą, bo od kilku lat takiej zimy nie było. Ale fajnie, ja uważam, że też zima powinna być. Jak jest taki okres zimowy, to powinno porządnie zasypać, porządny mróz. Nie każdemu to na pewno pasuje, no ale ja jestem akurat zwolennikiem porządnej zimy. Dla innych opady śniegu i odwilż to poważny problem, szczególnie w takich przypadkach. Synoptycy ostrzegają przed nadchodzącymi mrozami w przyszłym tygodniu do kilkunastu kresek poniżej zera. Jechał samochodem, mając ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na krajowej jedynce doprowadził do kolizji. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się proces z Kamila Durczoka. Były naczelny faktów TVN przyznał się do prowadzenia samochodu po pijanemu. W śledztwie zeznał, że w lipcu 2019 roku przeżywał trudny okres w życiu. Jak mówił, wyjechał na Półwysep Helski, gdzie spożywał dużo alkoholu. Wieczorem i w nocy przed wyjazdem w trasę pił wino, piwo i whisky. Zdaniem prokuratury Kamil Durczok przejechał 370 km ze średnią prędkością 140 km na godzinę. Grozi mu do 12 lat więzienia. Trybunał Konstytucyjny opublikował pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegłym roku sędziowie orzekli, że przepis dopuszczający aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodny z konstytucją. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że wyrok zostanie opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw. Przepisy nadal dopuszczają możliwość przerywania ciąży w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego, m.in. gwałtu. Polak został zagłodzony na śmierć. To opinie ekspertów po tym, jak decyzją brytyjskiego sądu pan Sławomir kilkukrotnie był odłączany od aparatury, a w konsekwencji zmarł wczoraj w brytyjskim szpitalu. Według Ewy Błaszczyk, założycielki kliniki Budzik, tacy pacjenci w Polsce są leczeni, a panu Sławomirowi odebrano szansę życia. W tym wypadku była to bierna eutanazja. To jest wyrok. Każdy z nas się pożegna z życiem, jeśli go zagłodzimy na śmierć. O przetransportowanie pacjenta do Polski i dalsze jego leczenie walczyli polscy dyplomaci oraz rząd. Mężczyźnie nadano m.in. paszport dyplomatyczny, ale władze Wielkiej Brytanii nie zgodziły się na jego wyjazd do Polski. Dziś mija 76 lat od wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Ta symboliczna data stała się też Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wśród 1 300 000 więźniów znalazło się ponad 200 tysięcy dzieci. Przeżyło nieco ponad 700. Wyrwane z objęć matek, samotne i wiecznie głodne, to jedna z najbardziej zatrważających kart historii niemieckiej machiny zagłady. Rewizję nam robili, nie wolno było mieć drugiej koszuli, czy kawałka chleba, czy coś, wszystko zabierali. Z 200 tysięcy dzieci, które trafiły do obozu, większość została zagłodzona albo zmarła w wyniku chorób. Dla Niemców dzieci w obozie były bezużyteczne. Nie można było ich skierować do pracy, a trzeba było jakoś jednak je żywić. W związku z tym starano się ten pobyt w obozie maksymalnie nie skracać. Zdarzało się, że całe transporty dzieci z gett trafiały prosto do komór gazowych. Dramatyczna historia nielicznych, którym udało się przeżyć piekło, dziś o 21 w TVP Info w reportażu Dzieci Auschwitz.
Od początku pandemii koronawirusem na całym świecie zakaziło się ponad 100 milionów osób. Dane przedstawił Uniwersytet Johna Hopkinsa z Baltimore. Z kolei Wielka Brytania pobiła niechlubny rekord największej liczby zgonów na COVID-19 w Europie. Zmarło tam ponad 100 tysięcy osób. Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył, że bierze pełną odpowiedzialność za decyzje rządu w sprawie pandemii. W kolejnych krajach w Europie zaostrzane lub przedłużane są restrykcje. Na Słowacji wchodzi w życie zakaz wychodzenia z domu bez zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Wyjątki to m.in. wyjście do najbliższego sklepu czy lekarza. Irlandia i Bułgaria przedłużają lockdown, a Belgia wprowadza zakaz opuszczania kraju bez ważnego powodu. Prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Władimirem Putinem. Według komunikatu Białego Domu przywódcy Rosji i USA rozmawiali m.in. o Ukrainie, próbie otrucia Aleksieja Nawalnego i przedłużeniu traktatu Nowy Start. Dziś rosyjski parlament ratyfikował porozumienie o przedłużeniu o 5 lat tego układu ze Stanami Zjednoczonymi. Dotyczy on dalszej redukcji zbrojeń, m.in. liczby głowic nuklearnych. Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt zostało rannych po przejściu silnego tornada nad Alabamą. Ofiara śmiertelna to 14-latek, który schronił się przed żywiołem w piwnicy. Dom zawalił się pod ciężarem złamanego drzewa. Kilkoro członków rodziny chłopca jest w ciężkim stanie. Tornado przeszło nad miastem Fultondale. Zniszczonych zostało wiele domów, miejscowa szkoła, kościół i hotel. Pierwszy śnieg wszystkich cieszy, szczególnie jeśli jest on rzadkim zjawiskiem, tak jak w Arizonie. Słonie z tutejszego ogrodu zoologicznego nie są więc wyjątkiem. Do zabaw wśród spadających płatków nie zniechęciło ich nawet to, że większość ich kolegów i koleżanek wolała oglądać zimę w bezpiecznym cieple. Słonie najwyraźniej doszły do wniosku, że takiej okazji po prostu nie można zmarnować. Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież szczepionek przeciw COVID-19 z przychodni w Warmińsko-Mazurskiem. To 39-latek. Odzyskano także fiolki. Do kradzieży szczepionek przeciw COVID-19 doszło w nocy w niepublicznym zakładzie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w miejscowości Iłowo Osada. Złodziej wszedł przez okno, zniknęły trzy fiolki. Co odpowiada 18 dawkom szczepionki. Oprócz tego zostały skradzione również inne szczepionki, różnego rodzaju leki, medykamenty. Przychodnie zamknięto, policja odzyskała skradzione fiolki, ale prawdopodobnie nie będzie można już ich wykorzystać. Złodziejowi grozi 10 lat więzienia. Lekarzom nie udało się uratować 7-letniej dziewczynki, która na początku stycznia na przejściu dla pieszych w Legnicy została potrącona przez samochód. Kierowca uciekł, nie udzielając dziecku pomocy. Został zatrzymany kilka godzin później, był pod wpływem narkotyków. W związku ze śmiercią dziewczynki prokurator postawi podejrzanemu nowe zarzuty. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Zmrożona tafla to dla wielu pokusa. Dla nich poligon do ćwiczeń, jak ratować tych, którzy pokusie ulegli. Strażacy z Jeleniej Góry trenowali podejmowanie osoby, pod którą załamał się lód. Sprawdzali sprzęt i własne umiejętności. Ćwiczenie czyni mistrzem. Naszym zadaniem jest ratownictwo na akwenach. My musimy być przygotowani. Także do tego, by zejść w głębiny lodowate i mroczne. W Akademii Sztuki Wojennej w podwarszawskim Rembertowie zakończyły się największe po 1989 roku ćwiczenia sztabowe. Plany, procedury i symulacje działań wojskowych to sposoby na znalezienie nawet najmniejszej luki w systemie strategicznej obrony kraju. Dowództwo wszystkich szczebli dało radę i myślę, że to jest świetna rekomendacja na przyszłość. Sprawdziliśmy zdolności, jakie ma sprzęt zamówiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Myślę tu o systemie Patriot. Ćwiczenia sztabowe już na stałe mają się odbywać w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie. Na warszawskich Powązkach odsłonięto wyremontowane mogiły wojenne powstańców warszawskich, które przez lata były zapomniane. Dzięki współpracy rządu z wolontariuszami odrestaurowano m.in. kwaterę zgrupowania Armii Krajowej GURT oraz 14 innych kwater. Pamięć o powstańcach warszawskich to nasze zobowiązanie, napisał w liście premier Mateusz Morawiecki. W ramach akcji Nie zapomnij o nas w sumie odnowionych zostało ponad 1500 mogił polskich bohaterów. W Teleekspresie za chwilę podamy pyzy i powiemy, jak to jest, że kto ich spróbuje, odlatuje. Będzie też kilka innych smaczków. Zlew, patelnia i plastikowe torebki. Ludzie najwyraźniej pomylili koronę tego drzewa ze śmietnikiem. Najpierw Lewandowski, potem Boniek. Pierwsze konsultacje nowego selekcjonera reprezentacji Polski. A na koniec jeż, któremu do zdrowia pozwala wrócić akupunktura. Z powodu pory roku liści na nim nie uświadczysz. Drzewo przy jednej z ulic w Szczecinie obrasta za to śmieciami. Aż trudno uwierzyć, ale ludzie najwyraźniej mylą koronę z wysypiskiem. Na drzewie można więc znaleźć przegląd przeróżnych odpadków. Łańcuch pozostały po świętach, zlew, patelnia, butelki i plastikowe torebki. Liczba śmieci świadczy, że są one tu wyrzucane regularnie. Rosną nawet na najwyżej położonych gałęziach. Drzewo znajduje się tuż obok budynku socjalnego. Miejsce było kilkakrotnie sprzątane, jednak za każdym razem drzewo znów zarastało odpadkami. Śmieci leżą także na ziemi.
Wróbelki i sikorki mogą być całe w skowronkach. Kieleckie Nadleśnictwo jak co roku rozdaje pyzy dla ptaków. Niech nazwa nikogo nie zmyli, ptasie brzuszki nie mogą przyjmować przyprawionego jedzenia. Ich pyzy zamiast ciasta i farszu składają się wyłącznie z naturalnych tłuszczów i mieszaniny ziaren. To dla ptaków zdrowy i kaloryczny posiłek, najlepszy na zimowe dni. Jak powstały największe produkcje semafora? Jakie ślady zostawił po sobie poeta Julian Tuwim? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań niesie wirtualny projekt edukacyjny Kontury łódzkiej kultury. Dzięki niemu można poznać Łódź bez wychodzenia z domu. Kontury łódzkiej kultury to wspólny projekt Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, Muzeum Kinematografii, Muzeum Miasta Łodzi i Teatru Pinokio. Każda z tych instytucji przygotowała swój własny program online. I tak wirtualnie można zwiedzić Wielką Synagogę, którą Niemcy spalili w 1939 roku, czy poznać bohaterów łódzkich filmów animowanych. Dzieci i nauczyciele z pewnością będą zachwyceni. Moneta Narodowego Banku Polskiego z prestiżową nagrodą. Szóstak Jana Sobieskiego zdobył trzecie miejsce w kategorii moneta klasyczna podczas międzynarodowego konkursu Coin Constellation 2020. Jurorzy docenili kunszt wykonania srebrnej monety. Zaprojektowała ją Dominika Karpińska-Kopiec. Narodowy Bank Polski wyemitował monetę w 2019 roku w serii Historia Monety Polskiej. To niebywały sukces. Polska dyrygentka Marta Gardolińska została dyrektorem muzycznym Opera Nationale de Lorraine w Nancy we Francji. Do tej pory tego prestiżowego stanowiska nie piastowała żadna kobieta. W październiku zeszłego roku Marta Gardolińska wraz z zespołem Opera Nationale de Lorraine pracowała przy realizacji premiery Der Traumgürge Aleksandra Cemlińskiego. I powiedzieć, że zrobiła dobre wrażenie, to zdecydowanie za mało. Chociaż to zima, na stadionie San Siro w Mediolanie było gorąco. W derbach stolicy Lombardii Inter pokonał AC Milan i awansował do półfinału Pucharu Włoch. Po golu Ibrahimowicza Milan prowadził, ale później Szwed z bohatera zmienił się w antybohatera. Tuż przed przerwą wdał się w awanturę z Lukaku. Panowie skoczyli sobie do gardeł, nie szczędząc obraźliwych słów, za co dostali po żółtej kartce. Po faulu w drugiej połowie Ibrahimowicz wyleciał z boiska, a z karnego wyrównał Lukaku. Chwilę później kontuzji doznał sędzia, którego musiał zastąpić arbiter techniczny. W doliczonym czasie zwycięstwo Interowi zapewnił Christian Eriksen. Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Paulo Sousa przyleciał do Polski. Rano spotkał się m.in. z prezesem PZPN-u Zbigniewem Bońkiem. Jutro Portugalczyk ma wystąpić na konferencji prasowej. W drodze do Warszawy odwiedził w Niemczech kapitana naszej kadry Roberta Lewandowskiego. Monika Chojnisz-Staręga, biatlonową mistrzynią Europy w biegu na 15 km. W Dusznikach Zdroju Polka zaliczyła jedno pudło, ale i tak wyprzedziła bezbłędną na strzelnicę Ukrainkę Anastazję Merkuszynę. To drugie złoto mistrzostw Starego Kontynentu w karierze Chojnisz-Staręgi. Z pierwszego cieszyła się 8 lat temu. Gratulujemy. A w Teleekspresie, jak zwykle w środę, nasz cykl Młodzi Polscy Artyści. O kolejnej, dobrze zapowiadającej się wokalistce opowie już teraz Marek Sierocki. Kinga Rutkowska urodziła się 24 lata temu w Gorzewie na Mazowszu. Wokalistka i autorka piosenek dała się poznać szerszej publiczności, występując w programie telewizji polskiej Szansa na sukces. Kinga Rutkowska jest też animatorką kultury i instruktorką wokalną w Żuromińskim Centrum Kultury. Wokalistka pracuje nad debiutanckim krążkiem. Moja pierwsza piosenka nosi tytuł Jak na imię masz. Pracuję nad kolejnymi singlami i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ukaże się mój debiutancki album, który będzie utrzymany w stylistyce pop-rock. Zazwyczaj to on kłuje, a teraz pokłuł to jeża. Iskierka, która miała poparzony grzbiet, przechodzi teraz zabiegi akupunktury. Jeżykowi do zdrowia pomagają wrócić specjaliści z ośrodka Azyl dla Jeży w Solcu Kujawskim. 2 lata temu została odnaleziona w stosie zwęglonych liści. Spaleniu uległa wtedy połowa jej grzbietu, a stopione igły utworzyły twardą skorupę. Lekarze weterynarii przez kilka dni walczyli, aby życie iskierki nie zgasło. Później zaczęła się długa rehabilitacja, kolejne zastrzyki i kolejne opatrunki. Teraz na grzbiecie dzielnej pacjentki pojawiły się igły, choć na razie jeszcze nie te naturalne, lecz dzięki akupunkturze być może wkrótce wyruszy w świat z nowymi igłami. No, w świat wyruszyła także pewna panda. Przywykliśmy raczej do tego, że pandy zamieszkują lasy bambusowe, ale ta zamieszkała w Stalowej Woli. No i rzeczywiście trzeba mieć stalową wolę, żeby tak wysiadywać na śniegu. Ciekawe, kto ją przygarnie, kiedy roztopy przyjdą. Więcej o zwierzętach i zimie powiemy w Teleekspresie Ekstra. Do zobaczenia już za chwilę w TVP Info.